Kiedy kibice ponownie zobaczą w ringu Piotra Wilczewskiego? Już 23 będę stał w ringu z Kamilem i będę stał z Pawłem Gorzewskim. No dobra, jasne, a czy kiedy zawalczysz po prostu, no? Kiedy tam spuścisz komuś łomot w imię Polski? Jeżeli się znajdzie ktoś taki szalony, że wyłoży dla mnie kupę pieniędzy, no to ja też podejmę podniosę te rękawice i wyjdę do ringu. No dobra. Patrzysz na swoją karierę pod kątem ostatniej walki, czy jeszcze czujesz niedosyt i o bokserskiej emeryturze raczej nie myślisz? Ciężko powiedzieć. Kiedyś, nie chcę tutaj teraz pomylić, kto tak pięknie powiedział, ale zacytuję, nie wiem, czy to Foreman bodajże, że łatwiej zacząć, gorzej jest skończyć. Nie wiadomo, kiedy się kończy, bo czuje się zmęczenie, czuje się kryzys i zaprzestaje się tych treningów. I później gdzieś tam minie 2-3 tygodnie, miesiąc, gdzieś się ogląda jakąś walkę w ringu u chłopaków na sali i człowiekowie same ręce chodzą, już by chciałby boksować, także ciężko powiedzieć, ale nie, no jeszcze jest szansa, nadzieja i wydaje mi się, że jeszcze jak, jeżeli mówię, tak jak już powiedziałem w poprzednim pytaniu, jeżeli się kiedyś zdaje ktoś taki szalony i da godne wynagrodzenie, no to zaboksuję, bo dzisiaj też nie ukrywam, że te wynagrodzenia, jakie mamy w Polsce, to są takie, bo każdy, żeby to nie zabrzmiało, że jestem jakiś, że tylko liczę na pieniądze i pieniądze i tylko pieniądze, nic więcej. Wręcz przeciwnie, chłopaki boksują za małe pieniądze, ale tutaj mają co innego na myśli, żeby bardziej się promować swój wizerunek jako pięściarzy. No ja niestety już ten wizerunek jakiś tam mam i nie chciałbym boksować z domu za pieniądze, które będę musiał opłacić za przygotowanie, salę sparring partnerów i znowu zostanę z pustym portfelem. Czekam tylko na jakieś porządne pieniądze. Jeżeli ktoś mi zaoferuje, oczywiście jeszcze będę boksował.